Czasami tak bardzo skupiamy się na tych drobnych rzeczach, które nie wychodzą w naszym życiu, które nie są doskonałe, i dajemy się ponieść naszym emocjom i takiemu przekonaniu, że coś z nami nie tak, że nasze życie nie jest takie doskonałe, że tracimy całkowicie sens istnienia, sens celowości naszego życia. Wiecie, do głowy przychodzi nasze ego i twierdzi: hej, coś z tobą nie tak, jesteś niewystarczająco dobry, tego jeszcze nie skończyłeś, tamtego jeszcze nie skończyłeś, to jest jeszcze źle, niedokończone, to jest jeszcze niepewne, nic nie wiadomo, podatki nieodprowadzone, samochód niezatankowany, nie wiadomo jaka będzie pogoda, a co tam u znajomych, nie mam czasu na to, żeby wszystkich odwiedzić, komputer popsuty, zdrowie jako tako, lodówka jako tako, to, tamto i tamto, i wiecie, i te wszystkie takie detale w naszym życiu się odsłaniają i my się na nich fiksujemy. I zatracamy się w tych wszystkich detalach i szczegółach naszego życia, tego co jest jeszcze niewystarczająco dobre, tak, co jest jeszcze niegotowe, niedokończone, niezrobione. I tak bardzo się skupiamy na tych małych detalach i wiecie, i mamy taką tendencję do tego, że je zaczynamy wyolbrzymiać. I zaczynamy być tacy przytłoczeni i tacy sfrustrowani, tacy poddenerwowani, że zapominamy o tym, o czym jest nasze życie. Zaczynamy tracić grunt pod nogami, nie dostrzegamy piękna i uroku naszego życia, zapominamy o tym, że możemy być wdzięczni za to, co już mamy, zapominamy o naszych wielkich planach czy marzeniach, o naszym dużym obrazie tego życia. Zapominamy o tym, co ma dla nas najgłębszy sens. Zaczynamy zapominać o naszych pasjach czy jakichś większych wartościach, bo te małe, pierdołowate rzeczy zaczynają się nawarstwiać i zabierają z nas energię. I wiecie, i po jakimś czasie tracimy tą energię i nam się już nic nie chce robić. I ja nie twierdzę, że te małe szczegóły nie są ważne, bo wiadomo, niektóre te rzeczy są mega ważne, bo jak nie zapłacisz rachunku za prąd czy za internet, no to nie będziesz miał dostępu do prądu czy do internetu. Jak nie zrobisz zakupów, to nie będziesz miał co jeść. Ale ja mam tutaj na myśli tą naszą ludzką tendencję do skupiania się na tym, co nie działa. I jest to jedna z przyczyn naszego perfekcjonizmu, jest to jedna z przyczyn naszej neurotyczności. Wiecie, to jest też jeden z powodów, dlaczego my mamy taką skłonność, taką tendencję, to jest to, że jako ludzie się boimy, tak? Czyli mamy taki naturalny lęk, ale również wynika to z wychowywania nas w dzieciństwie, gdy rodzice uczyli nas, wiecie, wychowywali nas poprzez nakazy, zakazy, jakiś tam osąd. W szkole również byliśmy oceniani, osądzani i wyrastamy w życiu z takim poczuciem głębokiego zwątpienia w siebie, czy ja dam radę, czy moje życie jest ok, czy moje życie jest w porządku, czy jest wszystko ze mną ok. I wiecie, i nawet szukamy tego potwierdzenia, czy jest wszystko ze mną ok. A jak już jesteśmy w takim totalnym dole i totalnym zwątpieniu, to idziemy albo do psychologa, albo do psychiatry, bierzemy jakieś tabletki, wkręcamy się w jakąś chorobę, ewentualnie no już identyfikujemy się z jakąś kosmologią, albo idziemy na ten satsang, tak? Bo guru przecież mówi, że możesz oczyścić swój umysł i możesz uzyskać oświecenie, i to też jest podniecające, wiecie, wizja wolności. Kto nie chciałby być wolny? Ja pragnę być wolny. A ty? Chciałbyś być wolny? No i wiecie, jeszcze social media na dokładkę, nie? Oglądamy filmy na YouTube, inspirujemy się Facebookiem, czytamy książki i widzimy tych wszystkich ludzi z okładek i tych ludzi z tych nagrań wideo prezentujących ich życie takie idealne, bo są przecież tacy stabilni emocjonalnie, zarabiają tyle hajsu i mają te idealne ciała i idealne związki i w ogóle robią najlepsze zdjęcia i najlepsze filmy i mają tyle subskrypcji, tyle wyświetleń, a ty tyle nie masz i nagle wielka załamka, bo to znaczy, że coś z tobą nie tak, nie? Bo jesteś gorszy. I zaraz umysł zaczyna się porównywać i tworzy taki sceptyczny osąd, że coś z tobą jest nie tak. Może musisz się lepiej starać, może powinieneś robić to, co inni robią, bo to, co robisz teraz jest złe i może w ogóle powinieneś się pociąć albo popaść w depresję.
Wiem doskonale, że troszeczkę tutaj poleciałem, troszeczkę może niektóre rzeczy wyolbrzymiłem, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na ten taki aspekt naszej psychiki, naszego życia, który moim zdaniem jest bardzo rzadko tutaj poruszany, aczkolwiek wydaje mi się, że w pewien sposób zaczyna wychodzić tutaj na jaw i na tapetę. Chodzi o poczucie wartości, chodzi o naszą uwagę, chodzi o to, wiecie, co jest promowane, a co nie, co takiego doceniamy w naszym życiu, a czego nie doceniamy, i o tym całym szeregu przekonań, jakie gdzieś tam operują w naszym tyle głowy, który sobie nie uświadamiamy i nie mówimy o nim na co dzień, bo nie jest to społecznie akceptowalne, bo gdybyśmy poruszali te tematy na co dzień, to by ludzie nas ocenili albo osądzili, albo nie chcieliby nas słuchać. No i generalnie boimy się mówić o takich rzeczach otwarcie, no i gdzieś je tam tłumimy z tyłu głowy i one zarastają pyłem i kurzem i tworzą takie podświadome przekonania, których się później wstydzimy i zaczynamy ukrywać to przed sami sobą. No i generalnie dochodzi do takiego momentu, w którym tak bardzo boimy się samych siebie i wstydzimy się samych siebie, że mamy cały szereg jakichś tam przekonań, które w ogóle są wyjęte z kosmosu, z pudełka i tak na dobrą sprawę są podszyte tylko i wyłącznie lękiem i nie mają żadnego fundamentalnego przełożenia w naszej rzeczywistości. I tak uproszczając mój przekaz, bardzo często jest tak, że się czegoś boimy, tak? Pojawia się niepewność w naszym życiu. Gdy robisz coś nowego, gdy angażujesz się w jakiś cel, projekt, albo może wcale nie robisz nic nowego, no i może jest to jeden z powodów, dlaczego nie robisz nic nowego w swoim życiu, co chciałbyś robić, ponieważ się po prostu boisz. Jest to wynikiem tego, że nasz umysł stara się zracjonalizować rzeczywistość i ją podporządkować sobie, swoim własnym wizjom, swoim własnym projekcjom, swoim własnym wyobrażeniom. I wiecie, istnieją tak jakby dwie rzeczywistości. Istnieje ta absolutna rzeczywistość, która jest nieskończona. No jest nieskończona, więc na dobrą sprawę, co możemy o niej wiedzieć? Jest po prostu nieskończona. Istnieje ta druga rzeczywistość, która jest w naszych głowach. Jest ona reprezentacją, czyli odzwierciedleniem tej nieskończonej rzeczywistości. Jest to po prostu nasz umysł. Czyli nasz umysł i nieskończona rzeczywistość. I my sobie żyjemy w życiu, tak, codziennym, rzeczy się wydarzają i zadziewają, stajesz rano, budzik cię budzi, robisz swoją poranną rutynę, idziesz do pracy, odwozisz dzieci do szkoły, rozmawiasz z żoną, z małżonkiem, robisz sobie śniadanie, robisz to, tamto, w ciągu dnia robisz tysiące rzeczy, dzwonią do ciebie telefony, odpisujesz na SMS-y, umawiasz się ze znajomymi i te wszystkie rzeczy dzieją się całkowicie chaotycznie, dzieją się całkowicie randomowo. My nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo gdybyś stał się całkowicie świadomy tej absolutnej, nieskończonej rzeczywistości, to w pewnym momencie twój umysł doszedłby do takiego mindfucka, w którym musiałby sobie uświadomić to, że już jest martwy. Jest to jedno z najbardziej przełomowych doświadczeń w życiu, które po prostu robi totalny mindfuck z umysłem. Jest to jeden z aspektów oświecenia, to jest świadomość własnej śmierci. No i pomijając to, umysł stara się wszystko trzymać pod kontrolą, bo daje mu to poczucie bezpieczeństwa. I żeby to mogło działać i funkcjonować, to na tą nieskończoną rzeczywistość musimy dokonać projekcji tego, co wydaje nam się, że już znamy. Co zmierzyliśmy, co zbadaliśmy. No i dzięki temu mamy taki sens pewności, nie? Że wiemy, co się dzieje w życiu, no ale bardzo często zdarza się tak, że rzeczy dzieją się inaczej niż myśleliśmy, że mogą się zadziać, no i wtedy ewentualnie mamy dysonans poznawczy, konflikt wewnętrzny, emocjonalną huśtawkę i walkę z naszym ego, no i na samym końcu się poddajemy, jeszcze wcześniej się trochę buntujemy, ale musimy się poddać, bo okazuje się, że rzeczywistość jest zawsze większa od nas samych, bo my jesteśmy częścią rzeczywistości, tutaj z perspektywy bycia jednym małym ja, a rzeczywistość jest po prostu absolutna. No i wiecie, i my sobie tak żyjemy w ciągu dnia i praktycznie nawet nie zwracamy na to uwagi, no bo żeby zwrócić na to uwagę, trzeba mieć tak wysoki poziom świadomości, który jest na dobrą sprawę w naszym społeczeństwie tak rzadki, że na dobrą sprawę niewiele o nim wiemy, tak? Wiemy o nim z źródeł mistyki oświecenia, z non-duality, ewentualnie z dobrych przekazów
ludzi, którzy osiągnęli w życiu bardzo wysoki stan świadomości, no i o nim opowiadali. No ale w pewnym momencie opisywanie tego stanu świadomości staje się tak dla umysłu egoistycznego, egotycznego, abstrakcyjne, że nie chce on za bardzo o tym słuchać, no i ewentualnie to ocenia, osądza, wyrzuca gdzieś do śmieci, no i dalej sobie żyje w swoich własnych bajkach. I dzisiaj chciałem nagrać dla was takie wideo motywacyjne, to jest, miało to być wideo motywacyjne, abyście nie zamykali się w szczegółach, abyście nie grzęźli w szczegółach. No bo nasz umysł stara się kontrolować wszystkie szczegóły, wszystkie detale, ale tych detali jest nieskończoność, no i na dobrą sprawę wszystkie detale prędzej czy później wymykają się umysłowi spod kontroli. No i wiecie, musimy mieć jakiś tam sens kontroli w tym życiu, dlatego tworzymy sobie zazwyczaj jakąś tam rutynę i robimy te główne rzeczy, żeby one były powtarzalne, tak? Te najważniejsze nasze nawyki formułujemy w taki sposób, żeby były powtarzalne, a resztę rzeczy gdzieś tam dajemy sobie na margines, tak? Pozwalamy sobie na jakiś tam błąd, czy tu, czy tamto, no żeby w ogóle żyć. No bo inaczej to byśmy w ogóle się tutaj połamali, pogmatwali i wiecie, moglibyśmy dojść do jednej wielkiej globalnej paranoi, w której każdy chciałby mieć wszystko pod kontrolą, tak? I stąd przykładowo wzięła się ta wizja Orwella z 1986 roku czy 74, tak, z książki Orwella, już nie pamiętam tytułu, ale tam była to taka wizja trzymania wszystkiego pod kontrolą. Pamiętajcie, że umysł żyje tak jakby w dwóch światach, o tym co mówiłem wcześniej, i wyróżnia przez to dwa rodzaje świadomości. Jedna świadomość to jest taka wybiórcza i zawężona, to jest wtedy, gdy zajmujemy się jakimiś rzeczami, jakimiś taskami, robimy coś, szukamy czegoś, albo jesteśmy zafiksowani, skoncentrowani. I druga świadomość to jest ta obiektywna, ta obserwująca, ta świadomość, która pojawia się w chwili medytacji. No ona generalnie jest cały czas, tak? Ale bardziej podłączamy się do niej w chwili medytacji, w chwili kontemplacji, w chwili refleksji, w chwili relaksacji, gdy chillujemy, gdy czujemy nasze bycie. No i zazwyczaj, gdy zajmujemy się rzeczami, które robimy praktycznie bezwysiłkowo, będąc w stanie flow. No i to się dzieje właśnie, gdy jesteśmy zawężeni, że fiksujemy się na tych różnych szczegółach, a nie daj Boże, tutaj mówiąc kolokwialnie, bo jest to już pewnego rodzaju porzekadło, gdy się czegoś boimy, gdy się wystraszymy, to te lęki są rozpatrywane przez nasz umysł, przez taką ogromną soczewkę, ogromnej mocy, i nam się wydaje, że te rzeczy są takie ważne i absorbujące i wycieńczają nas z naszej energii, i zazwyczaj budzimy się w chwili, gdy przychodzi nasz znajomy, kumpel, osoba, którą kochamy, jakiś bliski znajomy, i patrzy tak na nas z takim delikatnym politowaniem i mówi: weź już wyluzuj, weź już przestań, to nie jest wcale takie ważne. I wiecie, z perspektywy tej osoby faktycznie my wydajemy się jak takie małe chomiki, które krążą gdzieś tam w swoim własnym kołowrotku, i te osoby, patrząc na nas z perspektywy takiego obserwatora, no widzą, są w takiej ramie, dostrzegając, że dla nich nie są aż takie super ważne te szczegóły, na których my się fiksujemy, i są te w stanie, tak, te osoby nas przywołać do porządku. I tutaj w ramach takiego podsumowania pamiętajcie, że sami zawsze możemy przywołać się do porządku. Wystarczy chwila relaksacji, wystarczy zająć się tymi sprawami, które są naprawdę ważne, i przede wszystkim to, co ja zauważyłem, co działa dla mnie najbardziej w chwili, gdy za bardzo pogrążam się przez szczegóły, to jest to, że zaczynam skupiać się tylko i wyłącznie na tym, w czym jestem naprawdę dobry. Gdy skupiam się tylko i wyłącznie na tym, w czym jestem naprawdę dobry, to wszystkie te takie pierdołowate szczegóły nagle znikają w moim życiu i tracą kompletnie na znaczeniu, a po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie były takie straszne, jak wydawało się to dla mojego umysłu. I wiecie, tym błędom poznawczym i tak nigdy nie unikniemy, nie uciekniemy od nich, z tego względu, że musimy żyć w społeczeństwie, jesteśmy ludźmi i potrzebujemy tak aranżować nasze życie, żeby mieć sens skuteczności, i można po prostu wyrobić sobie taki sens głębokiej obserwacji, że będziecie w stanie dużo wcześniej zaobserwować sobie te tendencje skupiania się na szczegółach i będziecie w stanie dużo wcześniej wrócić do swojego własnego bytu i się w nim uziemić, i będziecie dużo szybciej rozpoznawać te momenty, gdy się fiksujecie na czymś
i będziecie mogli szybko powracać, tak? Ten czas powrotu do siebie będzie dużo krótszy. Żebyście też nie ulegli takiej iluzji, że wiecie, że ludzie, którzy tam rozwijają swoją własną duchowość, to są ludzie idealni, bo to też jest jeden z aspektów tego nagrania, co tutaj powiedziałem, tak? Że ludzie mają taką tendencję do idealizowania guru, autorytetów, idealizowania twórców, czy jakichś tam nauczycieli, zapominając o tym, że to są w gruncie rzeczy normalni ludzie. Czy kogoś oświeciło, czy nie, to jest nadal normalny człowiek z umysłem, który może być już całkowicie pogrążony w jaźni, w jedności, w niedualności, w czystej medytacji, ale tak czy siak potrzebuje mieć te takie podstawowe mechanizmy służące przetrwaniu i nie da się tego wyzbyć, no chyba, że ktoś naprawdę fizycznie umrze. Tak, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że dokładnie wytłumaczyłem. Jeżeli tak, zostawcie dla mnie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie dla mnie łapkę w górę. Napiszcie komentarze, z miłą chęcią przeczytam. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym temacie, o tym zagadnieniu, zapraszam do poprzednich moich materiałów. Ostatnie nagrania są specjalnie nagrane w takim charakterze, aby troszeczkę postymulować niektóre obszary mózgu, powywracać niektóre paradygmaty myślenia o 180 stopni. Robię to celowo, robię to świadomie, bo chcę pokazać wam to, że to, jak myślicie na co dzień, jest tak iluzoryczne, że w każdej chwili może się to zmienić. Twój umysł w każdej chwili może odwrócić to, o czym ty myślisz o 180 stopni. W każdej sekundzie. Mało tego, robi to cały czas, bo gdyby tego nie robił, to byś nie przetrwał ani jednego dnia. I jednym z najlepszych, moim zdaniem, sposobów do tego, aby się rozwijać i nie ugrząść stale w tym samym miejscu, jest stałe odwracanie swoich własnych paradygmatów i sprawdzanie tego, jak wygląda odwrotność, totalna odwrotność tego, jak myślimy na co dzień. Podsumowując to nagranie, nie daj się złapać przez szczegóły. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.